Szanowni Państwo, drodzy rodacy, święta Narodzenia Pańskiego to najbardziej wyczekiwane dni w roku. Czas, kiedy chcemy być blisko tych, których kochamy. Pora, gdy odżywają najmilsze wspomnienia. W polskiej tradycji Boże Narodzenie zajmuje szczególne miejsce. Przypominają o tym wyjątkowe ozdoby, potrawy i upominki oraz liczne obrzędy i zwyczaje, te lokalne i te zachowywane w całej Polsce. Przedświąteczne przygotowania wymagają wysiłku, jednak w Wigilię oddajemy się już nastrojowi cichej, świętej nocy, która niesie pokój wszystkim ludziom. Jednym z pięknych polskich zwyczajów jest wolne nakrycie na wigilijnym stole. To symbol troski o bliźnich i znak pamięci o tych, którzy nie mogą spędzić świąt ze swoimi bliskimi. Dzieląc się opłatkiem i śpiewając razem kolędy, otoczmy serdeczną myślą tych, którzy tego wieczora pełnią służbę. Są wśród nich pracownicy służby zdrowia, trwający przy swoich pacjentach i podopiecznych. To także strzegący naszego bezpieczeństwa funkcjonariusze i żołnierze, a wśród nich ci, którzy godnie i ofiarnie chronią wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Pamiętajmy również o osobach przeżywających trudne chwile. W tym świątecznym czasie każdy gest życzliwości i sympatii budzi prawdziwą wdzięczność. Wyświadczane innym dobro powraca do nas, a pomoc drugiemu człowiekowi przynosi głęboką radość i satysfakcję. Właśnie tego pragniemy Państwu życzyć. Świątecznej radości, a także dobrego zdrowia, rodzinnej harmonii i pomyślności. Wszystkim naszym rodakom w kraju i za granicą życzymy spełnienia planów i marzeń, ale nade wszystko wewnętrznego pokoju, niezmąconego obawami i troskami, których nie szczędził nam mijający rok. Niech Boże Dziecię błogosławi naszą Ojczyznę. Niech wspiera jej siłę swą siłą. Życzymy pogodnych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.